Szanowni Państwo, okres świąteczny to czas, kiedy spotykamy się przy stole z rodzinami, z najbliższymi. To czas, kiedy życzymy sobie zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. To czas, kiedy myślimy o tym, żeby jutro było lepsze niż wczoraj i przedwczoraj. Także ja również chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i to, żeby ten duch świąteczny trwał z nami jeszcze bardzo, bardzo długo. Gdzie święta będą być Panu swego? W rodzinie. Okres świąteczny to jest ten czas, kiedy spotykamy się w rodzinach, tak? Kiedy możemy usiąść przy jednym stole, kiedy możemy spokojnie pomyśleć o tajemnicy narodzin naszego Zbawiciela i o tym, co przyniósł na świata, tak? A Jezus był rewolucjonistą, tak? On powiedział po raz pierwszy chyba, że nie trzeba patrzeć na drugiego człowieka jako na wroga, tylko żeby on był naszym przyjacielem. I od tego się wszystko zaczęło. To jest takie proste przesłanie, a tak bardzo znaczące. Także my teraz też przy tych wigilijnych stołach pamiętajmy o tym i trzymajmy to przy sobie jak najdłużej, żebyśmy pamiętali o tych ciepłych życzeniach, które sobie przekazujemy nawzajem. Pamiętajmy, żeby być życzliwymi dla siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym, żeby być uprzejmi do siebie nawzajem, żebyśmy jak najdłużej pamiętali o tej tajemnicy. Wesołych świąt!